Cześć, melduje się Kobikowski po niedługiej przerwie. Bardzo cieszę się, że wreszcie się odblokowałem i udaje mi się nagrywać dla Was te filmiki częściej. Słuchajcie, najwyższa pora na coś lotniczego. Co prawda dwie nowoczesne maszyny zrecenzowałem dla Was całkiem niedawno, ale słuchajcie, sprzętu podniebnego z II wojny światowej to nie było u mnie na kanale już ponad rok, więc jak najbardziej czas na właśnie coś w tym klimacie. Mało tego, słuchajcie, BF-110, bo to będzie tematem dzisiejszej recenzji, przegapiłem ten zacny, ważny model, przegapiłem przy pierwszej edycji tego samolotu. No chyba, że wiecie, że stan mojej wiedzy o moim własnym kanale jest już tak słaby. No nie, wydaje mi się, że nie recenzowałem pierwszej wersji na 80%, więc teraz chcę nadrobić tą brzydką zaległość i zrecenzuję dla Was nowe wydanie Messerschmitta BF-110. Tutaj jest opisane to jako wersja D. Słuchajcie, zwłaszcza, że mamy tutaj już model taki no, dojrzały, całkowicie wyposażony w nadruki, nie ma tutaj naklejek w tym zestawie, no i ma on takie bardzo, bardzo ciekawe tutaj dodatkowo według mnie dodające uroku temu modelowi taką tą paszczę nadrukowaną z przodu, no od razu się to rzuca w oczy, bardzo mi się to podoba, mam nadzieję, że Wam też. Słuchajcie, teraz tak, w ogóle uważam, że takie klimaty właśnie, kiedy na prawdziwych maszynach wojennych piloci malowali sobie, czy też no wiecie, żołnierze odpowiedzialni za obsługę samolotów malowali pewnie w konsultacji z pilotami lub też sami piloci na maszynach jakieś wzory, nie wiem, piękne kobiety albo tutaj jakieś takie właśnie bojowe takie oznaczenia, czy też tutaj na przykład tą paszczę wyszczerzoną, to uważam to za bardzo, bardzo ciekawy klimacik. Słuchajcie, a propos pilotów, rzucimy sobie szybko okiem na dwóch tutaj ziomeczków. Mamy tutaj dwie figurki w tym zestawie. Mamy tutaj żołnierzy, oczywiście pilotów niemieckich. Prościutki tutaj, widzicie, wystrój tej figurki. Choćby w porównaniu, bo ostatnio się teraz nasyciliśmy figurkami z najnowszego rzutu z trzypaków, gdzie te figurki są oczywiście takie bardzo, 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 wiecie, rozbudowane. W końcu trzypaki są z naciskiem, na maksymalnym naciskiem na figurkę i wyposażenie, więc tutaj jest trochę tak biednawo, tak? Nie mamy żadnych nowości praktycznie, bym powiedział, mam déjà vu, mam wrażenie, że już wszystko tutaj widziałem, prócz może tych buziek, które, no to te buźki są już z tego najnowszego rzutu. Bardzo fajny balans pomiędzy taką komiksowością a realizmem według mnie tego Kobi, to takiej stylistyki, jeżeli chodzi o nadruki na twarzy Kobi, powinno się trzymać, tak? Więc tutaj mamy takiego pana w kurtce po prostu, w kurtce takiej właśnie pilota z goglami tutaj na tej pilotce. Dobra, dosyć o nim. A tutaj mamy jeszcze jednego pana. Znaczy, domyślam się, że tamten to był strzelec pokładowy, który siedział tyłem i jego zadaniem była obrona za pomocą tego karabinu maszynowego, obrona przed atakami z tylnej półsfery. A natomiast to jest pewnie pilot, tak? Tutaj widzimy te różne takie sprzączki, paski, kamizelkę. No i tutaj ten pan jest tak mocno na czarno. Spodnie ciemno-szare też. Czarna pilotka z goglami. O, to ma taki zacięty wyraz twarzy. Ok, dosyć o pilotach. Jeszcze tylko wspomnimy o tym, oczywiście o tym, że w zestawie znajduje się podstawka z białą płytką, z wyraźnym, ładnym nadrukiem, który opisuje nasz model. Możemy sobie ten model oczywiście na nim postawić. I wtedy to wygląda w ten sposób. Możemy sobie w ten sposób ten nasz model eksponować. Tak. Lub też oczywiście no, możemy go postawić na podwoziu standardowo.
jak kto woli, a wtedy te czarne klocki można użyć do czegoś innego, jeżeli ktoś ma jakiś ciekawy pomysł, jak je wykorzystać. Dobrze, teraz no bez już tutaj zbędnego przedłużania przejdziemy do samego modelu klockowego. Chciałbym zacząć od tego, że zwłaszcza po takiej długiej przerwie, od modeli lotniczych, drugowojennych w szczególności, bardzo, bardzo przyjemnie mi się go składało, tak? Na początku oczywiście jest spora gmatwanina tutaj, trzeba być bardzo, bardzo uważnym. Zaczynamy od budowania skrzydeł. No to jest takie, może nie, że trzeba być bardzo uważnym, bo jak coś, wiecie, źle zrobimy, to dosyć szybko nam wyjdzie, że nam jakiejś części brakuje albo gdzieś popełniliśmy błąd i coś nie pasuje. Natomiast jest też no, dużo takiego szukania odpowiedniego elementu w gąszczu elementów do siebie dosyć podobnych, tak? Tutaj mamy dwukolorowy kamuflaż. Zobaczcie, różnego rodzaju tutaj takie płyteczki i ścięte pod kątem i prostokątne. W kolorze odpowiednio jasno-szarym i tym takim jasno-oliwkowym. Ja nie wiem, jaki ten kolor ma oficjalną nazwę. To jest ten taki jasno-oliwkowy, który na przykład no, znamy choćby teraz już z Apacha i Chinooka. Tak więc tutaj mamy, on zagościł nam w tej serii też już teraz drugowojennej. Tak? Słuchajcie, wszystkie takie dekoracje, jakie tutaj widzicie na tym samolocie, to są nadruki. Nie było w tym zestawie żadnych naklejek. Tak? No, więc słuchajcie, bardzo, bardzo fajnie mi się tutaj budował ten model. Co prawda, na początku mówię, sporo roboty tutaj z tym, takie puzzle, że tak powiem, to są takie właśnie budowanie typu puzzle, bym powiedział, gdzie szukamy odpowiednich elementów tam i sobie tutaj właśnie budujemy. Zwłaszcza, że to oczywiście oba skrzydła są inne, nie, no nie są symetrycznie, tak. Symetrycznie co do konstrukcji, ale wzory tutaj już, wiesz, te kolorowe wzory są już inne. Tak, tutaj mamy nadrukowane elementy. Raz, dwa, trzy. Tutaj nie ma. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jedenaście, jedenaście, dwanaście. Chyba nie wiem, z kilkanaście nadrukowanych elementów, więc całkiem sporo. Tak? Chciałbym zwrócić też Waszą uwagę tutaj, zobaczcie sobie, obejrzymy bardzo ładnie zbudowane gondole silnikowe, które no, mieszczą nie tylko, znaczy w prawdziwym samolocie tak było, mieściły nie tylko silniki potężne, po około 1000 koni każdy, ale również działka 20 mm znajdujące się tutaj jakby centralnie w tej gondoli, tutaj z lufą wystającą po środku tego kołpaka śmigła. No, więc tutaj, no, zresztą to było cechą wyróżniającą BFA 110, że miał on potężne uzbrojenie. W różnych konfiguracjach były to działka 20 mm, kilka razy tam 7,92, karabiny maszynowe MG 17. Zabijcie mnie, jeżeli popełniłem błąd. oszczędźcie mnie raczej, chciałem powiedzieć. Natomiast konfiguracje były różne, nawet były konfiguracje z działkami 30 mm. Nie wiem, gdzie te działka się znajdowały, czy to już były działka jakieś podwieszone, czy one zastępowały te działka 20 mm, czy znajdowały się tutaj w silnie tutaj zawsze uzbrojonym tym dziobie maszyny, tego wiecie, tej centralnej części kadłuba, tak? No i oprócz tego te gondole silnikowe mieściły jeszcze oczywiście podwozie. Chciałbym tutaj powiedzieć, że bardzo fajnie tutaj są zbudowane te. Spodobało mi się to, jak tutaj właśnie jest zbudowana taka rama tutaj, rysująca ten obrys tej gondoli tutaj mieszcząca to. Możemy sobie od razu tutaj też właśnie złożyć te koła przy okazji. Słuchajcie, czyli tak, dokończę jeszcze myśl. To mi się bardzo tutaj podoba, jak to wszystko zostało zamknięte. Widać, że te konstrukcje są coraz takie też silniejsze, dzięki temu, że coraz to nowe elementy po prostu powstają. Takie na przykład jak te blaszki tutaj właśnie wzmacniające, czego kiedyś nie było. I pamiętam kiedyś te gondole albo były takie bardziej toporne. Na przykład pamiętam, nie wiem w jakich to było, czy to w Wellingtonie było, że się budowało normalnie z takich
z tych takich cegieł z zaokrągleniem od dołu i to były dosyć takie delikatne, a tutaj to wszystko się spina tak dosyć mocno, bo i tutaj te elementy są z tym takim zaobleniem, one się spinają tą płytką jedną jeszcze od tyłu tymi blaszkami wzmacniającymi. Więc tutaj jest naprawdę solidnie, fajnie i tutaj jak najbardziej to zaliczam. Natomiast teraz tak, chciałem wspomnieć o tych, przepraszam, goleniach tego podwozia głównego. Więc ja generalnie po prostu, to działa, tak? To działa i niby jest ok, ale ja nadal nie jestem co do tego taki przekonany. To wygląda tak, jakby miało się naprawdę nam, jakby to była tylko kwestia czasu, kiedy nam się to złamie, tak? I nawet nie mówię o tej głównej gondoli, chociaż to też przy nawet nie najostrzejszej zabawie tym modelem może nam pęknąć, ale też przede wszystkim te zaczepiki takie, które blokują goleń w pozycji takiej rozłożonej. No na przykład teraz wszystko działa dobrze, ale ile takich rozłożeń to wytrzyma? Boję się, boję się. W życiu nie należy kierować się strachem, tak? Dobra, słuchajcie. Więc tak, tutaj oglądamy sobie ten nadruk tej paszczy. Paszczy tego jakby tej rekina, bym powiedział. No słuchajcie, no nie mam zastrzeżeń, tak? Tutaj widać oczywiście takie overlap tutaj miejsce, bo ze względu na technikę tutaj nakładania tych nadruków, tą tamponową technikę, no wiadomo, że to nie mogło być chyba w jednym pociągnięciu, czyli jedno takie było stąd, jedno stąd i nie wiem, prawdopodobnie w trzech podejściach i tu musi być miejsce, gdzie się łączą, ale jest to zrobione naprawdę przyzwoicie i nie mam zastrzeżeń po prostu, nie mam zastrzeżeń, jest bardzo ładnie. W tym modelu skrzydła od dołu są dosyć tak słabo, wiecie, wygładzone, tak? Jest tutaj pozostawione, prawdopodobnie nie zostało tutaj wszystko wyściełane tymi blaszkami, tak jak na przykład jak tutaj, ze względu na oszczędność elementów, żeby ten model no, nie był za drogi, bo tutaj naprawdę sporych kilkadziesiąt elementów, przepraszam, by na pewno doszło, tak? Natomiast zwraca uwagę, że tutaj cały ogon jest od dołu też zaokrąglony, wykończony na czyściutko, tak? Tu jest pozostawiony tylko ten taki z ostrymi krawędziami klocek, który no wcześniej był przygotowany z dziurką pod tylne kółko ogonowe. No to bo teraz to musiałby powstać jakiś specjalistyczny element, taki podwójny z dziurką pod ten, no więc powiedzmy sobie, że póki co Kobi jest na tym etapie takie usprawiedliwione, że i tak, rozumiecie, wprowadziło w tym modelu sporo takich nowych elementów i zastosowało też te wszystkie elementy nowe, które niestety stworzyli, tak, są już w tym modelu. Więc no tutaj nie możemy wymagać, żeby w każdym modelu było dziesiątki nowych elementów, tak? Bo wtedy te modele by pewnie kosztowały dwa razy tyle. Słuchajcie, ogon, usterzenie tutaj ogonowe podwójne z działającymi tutaj też tymi właśnie statecznikami, z tymi lotkami na tych statecznikach, tak. Tak to wygląda. Tu oczywiście brakuje charakterystycznych hakenkreuzów tutaj na tych powierzchniach pionowych. No natomiast wiadomo, że w obecnym świecie nie można sobie pozwolić na jakąś zgodność historyczną, bo od razu by to było, że producent zabawek propaguje symbole nazistowskie, tak? Ale jeżeli ktoś chce mieć model zgodny tutaj z historią, to ląduje w sklepie z kalkomaniami do modeli redukcyjnych i tam prawdopodobnie do skali 1 do 32 można by dobrać jakieś swastyki, które by tu pasowały, tak? A propos innych oznaczeń, jakie znajdują się na ogonie, mamy tutaj typowy niemiecki ten Balkenkreuz i oznaczenia jednostki. Tam chyba na pudełku znalazłem oznaczenie, że jest to jednostka stacjonująca na wyspie Argos, Grecja 1941.
Tak, więc to tutaj znawcy tematu mogliby w sumie ocenić, czy jest to zgodne z prawdą, czy nie. Tu jeszcze szybko sobie tylko rzucimy okiem na kabinę. Można ją otworzyć. Pierwszy raz widzę, chyba nie było wcześniej tego tylnego szkiełka. Znaczy to oczywiście z plastiku, ale tego tylnego tutaj, tego fragmentu owiewki z otworem na karabin maszynowy. Czy to już było? Mi się wydaje, że to chyba jest nowe. Natomiast, no, mogę się mylić. Często się mylę. Dobra, więc słuchajcie, no jest, kabina jest standardowa, tutaj generalnie nie ma żadnych nowości, to jest tak jak było już wcześniej, tak, w różnego rodzaju myśliwcach i tak dalej. Jeszcze taki sobie, rzućmy sobie z przodu taki rzut z przodu. Wygląda groźnie, nie chcę wiedzieć, co tutaj się działo z przeciwnikiem, jak tutaj odpalił te wszystkie MGS-y, działka 20 mililitrów, 20 milimetrów. No to robił pewnie sieczkę z wrogów, tak? Słuchajcie, no model bardzo fajny, nie aż taki wielki. To jest ważne, ponieważ oczywiście, zwłaszcza jeżeli już zbieramy kobi od pewnego czasu, to na pewno brakuje nam miejsca, więc jest to ważne, żeby modele nie były zbyt wielkie. Ten tutaj ciężki myśliwiec bombardujący, według mnie mieści się jeszcze w takim wymiarze, który pozwoli go nam gdzieś tam umieścić na półeczce, na podstawce. Zwłaszcza, że wtedy jak jest na podstawce, to możemy coś tam troszeczkę wsunąć pod skrzydła i coś może stać na taką zakładkę trochę, nie? Dobra, słuchajcie, zrobiło się już długawo. Ja ogólnie, no muszę powiedzieć, że model mi się bardzo podoba i zrobił na mnie dobre wrażenie. Prawdopodobnie zagości na dłużej w mojej kolekcji. Zobaczymy jeszcze tylko właściwie jak z miejscem, tak? Ale na pewno nie jest to jakaś pozycja do sprzedania w pierwszym rzucie, ani do rozebrania na części, ponieważ tych części jasnoszarych nie ma aż tak dużo, żeby tutaj go zeskrapować. Słuchajcie, bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!